Wszystko rozpoczęło się w 12 minucie, kiedy to po przejęciu inicjatywy w kilku nieudanych strzałach Valencia rozegrała właśnie w ten oto sposób rzut rożny Kili González do swojego rodaka, Argentyńczyka Aymara. Wyłożenie do niepilnowanego Albeldy i 1-0. Zaledwie 3 minuty później akcja, po której wcześniej miał tutaj szansę Angulo, niepilnowany Ilie podwyższa na 2-0. Można wytykać błędy w kryciu, nie tylko w obronie, ale przede wszystkim w braku umiejętności odcięcia od tych prostopadłych podań napastników Walencji, czy też obrońców, bo tutaj rolę napastnika spełnił Dziukić w 31 minucie i było 3-0, a po faulu Kowalewskiego rzut karny wykorzystuje Aymar. I rezultat mógł być wtedy inny. Kucharski nie ma okazji do oddania strzału. Karwan kombinacyjnie z Kucharskim, zablokowana piłka przez Dziukicia. No i proszę zwrócić uwagę, jest to pierwszy rzut rożny w Legii, a mamy dokładnie 60 minut gry poza nami. Chrubowicz był przy tym oddawaniu strzału Sanchez. A przed sekundą mówiłem o absencji Zielińskiego. Choć nie jest on panaceum na zło Legii, ale bez wątpienia, proszę popatrzeć, nikt nie pilnował tutaj pana Sancheza. Mamy 24 minutę drugiej połowy, 69 minutę meczu. Popatrzmy, jest tam Świtlica, Sokołowski. Nie przeszkadza. Kucharski, szansa na bramkę kontaktową. Uda się? Udało się. Przynajmniej to cieszy. Stanko Świtlica ucieszył nieliczną grupę kibiców Legii, którzy wybrali się do Walencji. Wykorzystał sytuację i błąd obrony. 76 minuta, 5-1. To wtedy musi się to tak kończyć. Na 6-2. Niewykorzystana niestety. Po raz kolejny Świtlica. No nic by to nie zmieniło. Oprócz jak gdyby może troszkę innego samopoczucia. A więc 6-1. A w zasadzie 1-6 Legia przegrywa w Walencji z drużyną hiszpańską